ten długo oczekiwany piątek, 23 czerwca. Witam i pozdrawiam Was wszystkich bardzo serdecznie. W Książeczce z Biblią na co dzień czytamy, w drugiej Księdze Mojżeszowej, 34 rozdziale, 10 wierszu. Pan powiedział do Mojżesza: cały lud, wśród którego przebywasz, ujrzy dzieło Pana. W Ewangelii Mateusza 4:23 czytamy: obchodził Jezus całą Galileę, nauczając ich w ich synagogach i głosząc Ewangelię o Królestwie i uzdrawiając wszelką chorobę i wszelką niemoc wśród ludu. Kochani, dziś koniec roku szkolnego. Wiele dzieci cieszy się, że nareszcie wakacje. W związku z tym chciałabym przeczytać jeszcze fragment z lekcji na zakończenie roku szkolnego. W drugiej księdze drugim liście Tymoteusza, w trzecim rozdziale czytamy: ty jednak trwaj w tym, czego się nauczył i w czym pozostajesz wierny, pamiętając, od kogoś się nauczył. Od dzieciństwa znasz przecież Pisma Święte, które mają cię nauczać mądrości wiodącej ku zbawieniu dzięki wierze w Jezusa Chrystusa. Całe Pismo jest natchnione przez Boga i pożyteczne do nauczania, przekonywania, upominania, do wychowywania w sprawiedliwości, aby człowiek Boży był doskonały, przygotowany do czynienia wszelkiego dobra. Moi drodzy, jesteśmy wszyscy bardzo zachęcani do tego, aby się uczyć. Ale także Pan Bóg zachęca nas, abyśmy to Boże Słowo poznawali i żyli nim. Tak samo jak Pan Jezus szedł na całą Galileę, głosił Ewangelię, był dobry, niósł dobro. Tak samo i my jesteśmy zachęcani do tego, aby to dobro nieść w świat. Aby widzieć Boże działanie w naszym życiu, aby cieszyć się tym dobrem. Aby, moi drodzy, trwać w Jezusie Chrystusie, który dał nam przykład. Aby tak jak On czynił, abyśmy tak i my czynili. Fragment, który także dzisiaj czytamy, brzmi: bądź tu obecny, światło naszego życia. Bądź obecny tu pośród nas. Ulecz naszą ślepotę, abyśmy Cię zobaczyli. Obudź nasze zmysły na Twoje przyjście. Okaż swoją bliskość, abyśmy Cię odczuli. Wzbudź swoją siłę, przybądź i uwolnij nas. Moi drodzy, chcę nas wszystkich zachęcić, ale też życzyć nam wszystkim, abyśmy żyli tak, jakby ten dzień miał być ostatnim, jakbyśmy dziś mieli stanąć przed Bogiem, abyśmy byli gotowi na Boże przyjście, ale abyśmy też szli, odpoczywali w Panu Bogu, bo cokolwiek robimy, możemy czynić to w Jego obecności, z Jego błogosławieństwem. Zostańcie z Bogiem, dobrych wakacji, do zobaczenia.